z pięknego klubu. Drugi dzień Bydgoszczy. Zaczynamy od stoiska Browaru Hopium. Jest ze mną Bartek. Cześć Bartku. Cześć Paweł. I od piwa festiwalowego. Że drugi dzień od niego zaczynamy, które jest zajebiste. Bardzo dziękuję. No nie, naprawdę super. Jest marakuja, jest bardzo wyraźna ta marakuja. Jest też zespół pomarańczowy. Wydaje mi się, że jest też wyczuwalny. Bardzo lekkie, choć 5,4 alkohol, dobrze pamiętam mniej więcej. Tak, 14 BLG. To chyba dało taką pełnię ta 14, wydaje mi się, bo ono absolutnie, ja bym powiedział, że raczej ma 4% alkohol. Taki soczek z marakuji. Rewelacja, naprawdę, gratuluję. No i zapytam, po pierwsze, może jak oceniasz festiwal? Już myślę, że drugiego dnia jesteśmy w stanie spokojnie o tym porozmawiać. Jak zwykle chyba dobrze, nie? Tak, no jest, wiadomo, jesteśmy od początku istnienia tego festiwalu. Przygotowujemy również te piwo festiwalowe za każdym razem. Jest dobrze odbierane. A jeśli chodzi o festiwal, szczerze, coraz szerszym zainteresowaniem się cieszy festiwal. Pokazała wczorajsza frekwencja i myślę, że dzisiaj nie powinno być gorzej. Też mi się tak wydaje. My ze swojej strony, my jesteśmy tu w ogóle pierwszy raz i świetna organizacja, że na zewnątrz są browary, w środku stoliki do posiedzenia, no także Michał, chapeau bas. Okej, dawnośmy się nie widzieli. Powiedz, co u was nowego? Tak trochę może otwarte pytanie. Co u was nowego, to znaczy, no widzę, że pojawiają się też powroty. Jest z powrotem Michael Jackson, czy jak powinienem tłumaczyć? Czyli... Michał Jackson. Michał Jackson, okej. Okay. I tak dalej. Ale co u was nowego? Czym chciałbyś się pochwalić? Co ciekawego nowego w Hopium? Znaczy na pewno stworzyliśmy taki trzon piw, które powtarzamy, wypuszczamy właśnie dosyć częściej, ale nie zrezygnowaliśmy również z nowości, które się pojawiają około 1 do 2 razy, na przykład. Oczywiście musiało być nowe piwo. Nie, no super. Na festiwalu, ale to było nieuniknione. Mamy na przykład piwa żegowane w beczce po raz pierwszy. Właśnie. Podepniemy oczywiście dzisiaj. O której godzinie? O, troszkę po wieczora. Ach, to nas już nie będzie, cholera, jasne. Rozlejemy w butelki. Ale może. A co to będzie, powiedz? Mamy Risa i Portera żegowanego. Super. A beczki po czym? Po sherry i whisky. Po sherry i whisky. I skąd, od Wojtka beczki? Nie od Wojtka. Oparcie na szkło. Oparcie na szkło. Browar Dziki Wschód się lansuje. No tak, z takim browarem jak Hopium to warto, no. Nie wiem, czy robimy krypto reklamę. Oj tam. Beczki są od Mark Samu. A od Mark Samu, okej. Okay. Tak. No też. Lokowanie produktu. Czekaj, whisky i sherry, jaka whisky? Pamiętasz? Bowmore. A. Czyli trochę torfu będzie, też tak subtelnie. No trzeba się przekonać, jasne. Najlepiej osobiście. I które do których? To znaczy tak blend, czy znaczy w sensie jedno i drugie piwo, czy? Do jednej beczki poszedł Riz właśnie do whisky, a porter do tej poszedł. No fajnie, to będzie. Kiedy premiera? No może a dzisiaj. Nawet przepraszam. Dzisiaj. Efekt drugiego dnia, zapomniałem, że rozmawialiśmy o tym 15 sekund temu. Dobrze, powiedz, ja muszę o to zapytać po raz kolejny. Będą butelki w końcu kiedyś jakoś? No powiedz, że będą, proszę. Zgodnie z twoim życzeniem, tak, mówię. Ja oczywiście żartuję, wiem, że to trudne, ale... No chciałbym odwlekać to. Robimy co możemy. Okej, okay. Dyplomata. Ale tak. Widzimy się we Wrocławiu i może wtedy więcej powiesz, prawda to? Bardzo możliwe. Super. I właśnie... Może jakieś butelki już pierwsze będą. O. Małym wypustem. Będzie można. Mam nadzieję, w każdym razie. Słyszeliście, to była deklaracja, że będą na pewno, także będzie można kupić. Okej, ostatnie pytanie, jakieś zadam do właśnie o festiwale. Pojawicie się we Wrocławiu, w Warszawie się pojawicie? Tak, jest już w Warszawie. A w pierwszego Szczecin czy Kraków, czy nic? No, pierwszego weekendu czerwca mamy wolne. O! W tym maratonie festiwali. I to chyba dobre, zwłaszcza, że nowa droga życia wymaga pewnych poświęceń, prawda? Zwykle i tak. Małe dzieci. Czuję obowiązki dodatkowe na plecach. Miałem nie pytać sprawy, a zapytam, jak się czujesz jako młody, jako ojciec małego dziecka? Dobrze? Jak najbardziej, polecam każdemu. I zakończę chyba tym, bo to bardzo piękne. Wszystkiego dobrego, Bartek, wszystkiego dobrego. Dzięki. I rozwijajcie się tak, jak się rozwijacie, bo ja pamiętam, tu dodam jeszcze, ja pamiętam swoją pierwszą przygodę, jedną z pierwszych przygód z browarem Rzemieślniczym, to był właśnie Michał Jackson, czyli Biały Riz. Ja wygooglałem wtedy numer telefonu i zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że no dobre piwo, dobre, ale o co chodzi, jak tu Biały Riz? Teraz już wiem. Ja pamiętam tę rozmowę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa.